Witajcie na kanale Słodka Sylwia, a dzisiaj pora na kolejną część mojego poprzedniego vloga. Więc w poprzednim vlogu pokazywałam moje rysunki z roku 2022 i nie zdążyłam wszystkich pokazać, więc teraz pora pokazać resztę. Dobra, jeśli nie pamiętacie, to ostatnio skończyliśmy na tym rysunku. Dobrze, kolejny. Taki. Co ja miałam z tymi, no. Nie wiem, jak to powiedzieć. Czemu tak mocno wykonturowany nos? Nie wiem. No i tu znowu. O, tym razem bez takich konturów, ale też takie jakieś dziwne. O, tutaj takie coś. Takie tęczowe i jest takie Together we can take it higher. To było na podstawie jednej takiej piosenki. O, tu mi bardzo pięknie wyszło. Tylko tutaj zęby są niebieskie, bo nie miałam odpowiedniego białego. To mi fajnie tak wyszło. Tu ma taką fajną teksturę. Tutaj takie blendowanie kolorów. A kolejne. To takie oko. Nie jest takie złe. Potem coś takiego większego, ale zajęłam tylko dosłownie mały kawałeczek kartki. To w ogóle nie wiem, co to miało być. A, to sama wymyśliłam. Ciekawe. O, tutaj kolejna praca na plastykę. Znowu w szóstej klasie. Takie rybki trzeba było pokolorować tylko. No i znowu na plastykę. Szósta A. Tam akurat przepięknie wyszło. Spójrzcie tylko na to. Przepiękne. Tutaj znowu praca na plastykę. Takie różne kwiatki. Ładne. Serio. O, tutaj próbowałam narysować swoje stare profilowe. Trochę twarz mi dziwnie wyszła, ale nie jest źle. Kolejne, o, już się boję. O, próbowałam narysować siebie w przyszłości. Jak będę miała 13 lat, ale... Okay. O, próbowałam zrobić tak jakby własną Eurowizję w domu i się odbyła. Dałam różne randomowe piosenki i tam niektórzy znajomi, to była publiczność. Tylko powiedzcie mi, czemu on jest goły, a ona ma sukienkę. Jakby, nie wiem. O, tutaj próbowałam narysować taką jedną koleżankę Magdy, ale nie będę raczej zbytnio pokazywać. Raczej nie pokażę. To będzie taki sekrecik. Tutaj znowu oko. Tylko czemu to jest tak tutaj? Nie wiem. No to jest w miarę okej. Okay. Tak jakby taka osoba, tylko że ma takie trochę dziwne włosy. Ale interesujące. No i tutaj taki globek. O, już zbliżamy się końca. Tutaj już wiem, co będzie. Próbowałam narysować sobie taką wróżkę wymyśloną.
ładna mi wyszła. A to było do jednego TikToka takiego. Dog or cat. Jak dog to serduszko i udostępnienie, a jak cat to ops i komentarz. I ładnie wyszło. To próbowałam różnymi moimi rzeczami. Próbowałam markery, pastele suche, pastele olejne, długopisy, kredki. Jest takie trochę dziwne w wyglądzie. Tutaj jakaś kobieta. Co chwilę rysowałam jakieś randomowe osoby, takie depresyjne. No jest okej. A tutaj próbowałam narysować jedenastkę ze Stranger Things. Nie jest aż taka realistyczna, ale ładnie mi wyszła. Tylko, że podnosi jedną brew, tak jakby tak. No dziwne. Tutaj kwiatuszek też mam. O, jak coś, to w moim domu jest odkurzenie. Ale to nic się nie stało. To jakieś oko, ale kiepsko mi wyszło. Tak jakby mało detali, mało kolorów. A tutaj kolejne oko, tak jakby nie całkiem pokolorowane, bo mi się nie chciało. Jest w miarę okej. Tutaj usta. Takie zwykłe usta, ale nie są aż takie ładne. I ostatnie, zwykły kot z Pet Simulator X. Okej, to wszystko. Łącznie tych rysunków jest tyle. Dobra, więc jeśli dacie znowu mi 5 łapek w górę pod tym lub tamtym filmem, obojętnie, ważne, żeby chociaż jeden z nich miał 5 łapek w górę, to wtedy nagram z rysunkami z 2023 i 2024. Papatki!